Bardzo małe gruszki. 15.30. To do dzieci. Prosimy o uwagę. Wszystkim Państwu z okazji nadchodzących świąt składam życzenia, odczytanie lub rekonstrukcję zaproszeniami. Niech te święta Bożego Narodzenia przyniosą nam wiele radości, niech uśmiech zagości w domach, niech ogarnie nas ciepło wigilijnej świecy, a jej blask zamieni się w żywe iskierki w oczach, niech samotność rozejdzie mnie pamięć, niech zima otula nas białym buchem, jak ciepły koc przy kominku, niech wieluteń dwie gwiazdeczki skrzypią wesoło pod naszymi butami na wieczornym spacerze. Niech dobry Bóg namaluje szczęście na naszych twarzach. Niech miłość dotyka nas delikatnie, lecz bez ustanku. Niech marzenia płyną wysoko w górę i spełniają się pełnych ciepła i uśmiechu świąt Bożego Narodzenia. Życzy cała społeczność Towarzystwa Przyjaciół Dzieci. A teraz dla naszych przyjaciół. Dzieci i młodzież dedukują program artystyczny, który zdążyli przygotować na dzisiejszą uroczystość. Dziękuję. Wybierali się więc wszyscy, aby się dać zapisać, każdy do swojego miasta. Udał się także Józef z Galilei, z miasta Nazaret, do Judei, do miasta Dawidowego, zwanego Betlejem, ponieważ pochodził z domu i rodu Dawida, żeby się dać zapisać z poślubioną sobie Marią, która była brzemienna. Kiedy tam przebywali, nadszedł dla Marii czas rozwiązania. Porodziła swego pierworodnego syna, owinęła go w pieluszki i położyła w żłobie, gdyż nie było dla nich miejsca w gospodzie. W
wieku zaczęła na szczycie drzewka umieszczać gwiazdę betlejemską. Zawieszenie jabłka może odwoływać się do biblijnego jabłka Adama i Ewy. Oświetlenie choinkowe wskazuje zapewnie na Chrystusa, który przyszedł na świat jako światło, a zielone drzewko iglaste symbolizuje prawdopodobnie Chrystusa, źródło wszelkiego życia. Choinka pojawiła się w Polsce dopiero w wieku XIX za sprawą kolonistów niemieckich osiedlających na naszych terenach podczas zaboru. Później zwyczaj ten przyjęty został przez polskich mieszkańców inteligencję. Na wsi choinki pojawiły się dopiero w okresie międzywojennym. Początkowo przystrajano ozdobami naturalnymi, jabłuszkami, pierniczkami, orzeszkami, ozdobami ze słomy i papieru. Sztuczne bombki i dekoracje wparły jednak ten piękny zwyczaj. Tradycyjne spożywanie wieczerzy wigilijnej poprzedza dzielenie się białym opłatkiem. W tradycji polskiej bardzo cienkim, czaśnym chlebem. Ten prosty zwyczaj nasycony jest wielowymiarową symbolicznością. Zawarta jest ona najpierw opłatkiem bycia razem. Kuzyni nie zasiadają przecież razem do jednego stołu. Dzieląc się opłatkiem, składamy przecież sobie życzenia. Dobra przyjaciół, zarówno materialnego, jak też duchowego. Dobry to materiał, ten symbolizuje materia opłatka, chleb. Oby go nam i naszym bliskim nigdy nie zabrakło. Obyśmy umieli dzielić go z potrzebującymi. Opłatek wigilijny jest dla chrześcijanina przede wszystkim najważniejszy do potrzeby spożywania chleba biblijnego, którym utożsamiał się sam Chrystus, czyli do odżywiania się eucharystycznym chlebem. Radością w chwili łza, szczęściem rozlana i jednym rytmem serc naszych dzieci. Wielą opłatkę tobie niosę swoje życie,
Hartość i dumę w pokorę zamieniam. Przyszłość naszą w dłoniach wyjesz, jak miłość kąpaną w róży czerwieniach. Cichą kolędę znów razem zaśpiewamy, trzymając w dłoniach siebie na zawsze. A szczęsne jutro w tym opłatku białym twój uśmiech niesie dobrym wiatrem. Roztańczyły, zaiskrzyły, wszystkie gwiazdy rozdzwoniły, rozdawały śniegowe płatki dla dzieciątka maleńkiego i dla matki. W Betlejem, w małej stajence, nocą, gdy spał świat cały, w Najświętszej Maryi Dziewczynce narodził się Jezus. Betlejem w małej stajence, leżąc na miękkim sianecku, wyciągnął do nas wszystkim ręce Jezus mały słupecku. Wtedy jaśniej było, tutaj na tej ziemi wtedy była miłość. Zabawić. Wszyscy do zajęci, to jest.
żeś się narodził. Z wysokiego nieba tu do nas przybyłeś, że Cię widzę, Jezus, Twoją Matką Świętą, za Tobieżką miłość i dobroć niepojętą. Że mogę się cieszyć pięknymi świętami, że w zdrowiu i spędzam razem z rodzicami. Dziękuję Jezuju, że chodzę do szkoły, za wiosnę, za lato, za cały rok wesoły. Dziękuję Ci, Jezu, że mam zdrowe nogi i za sprawne ręce, dzięki Jezu zdrowi. Żeby Cię ucieszyć, Jezuju kochany, wszyscy jedną chórę w kolędy śpiewamy. Zabrzmiał dzwon i człowiek obudzony. Już nadszedł czas, już dziecię się zrodziło. A razem z nim Maryka przyszła miłość. Maryka miłość na wieśni, Maryka miłość przy Matce Świętej. Maryka miłość w Matce Świętej, dziś cała ziemia i niebo wszy. Dla tej miłości Marynkę, dla tej miłości Marynkę. Porzućmy zło, przestańmy złe się bawić i czystą łzą spróbujmy serce zbawić. Już nadszedł czas, już dziecię się zrodziło, a razem z nim Maryka przyszła miłość. Maryka miłość zbawi świat, Maryka miłość rządy zlękiem i świat żyw i niebo drży. Od tej miłości Maryńkę. Maryńka miłość zbawi świat, Maryńką miłość chronimy zębie, dziś się wiatr żyw i niebo drży. Od tej miłości Maryńkę. Sympatyczne.
To dowodem jest tego, że robicie to z sercem i wykonaniem ogromnym. Ja życzę dzieciom przede wszystkim tej maleńkiej miłości, która ma wstrząsnąć ziemią, oby się to wam wszystkim udało. Państwu z kolei tutaj zgromadzonych wszystkiego dobrego, wesołych świąt, szczęśliwych, spokojnych i dziękuję wam bardzo, że mogę być. Który no niestety z przyczyn służbowych dzisiaj nie może tutaj być z nami. Chciałem złożyć państwu najlepsze życzenia, przede wszystkim zdrowia i tego cielesnego, i tego duchowego, które też jest nam potrzebne, szczęścia, i żeby po prostu no nic wam, wszystkim, niczego wam nie zabrakło. Odłóżmy bez przerwy, zawołajmy sobie, jak się okazuje. Drodzy państwo, ja serdecznie dziękuję za zaproszenie, za to, że możemy w takim gronie przeżywać też czas Bożego Narodzenia. A ten czas, jak widzieliśmy, słyszeliśmy, to czas naszego zapatrzenia się w Pana Jezusa. Czas, kiedy Jego narodzenie ma się stać także w nas. I tego sobie wszyscy życzę, żeby Pan Jezus narodził się w naszym sercu i tam pozostał. Za to piękne, wzruszające przedstawienie. Bardzo dziękuję najmłodszym. Dziękuję także państwu, którzy przygotowali. Drodzy przyjaciele, bo myślę, że tak mogę was nazywać. Pracowałem tutaj z wami chyba 3 lata, jak chciałem wam życzyć zdrowych, pogodnych świąt w atmosferze rodzinnej, dużo ciepła, radości oraz optymizmu na ten nowy rok, żeby był lepszy, a przynajmniej nie gorszy. I abyśmy zawsze pamiętali słowa naszego patrona, że człowiek szczęśliwy jest tylko wtedy, gdy kocha i coś daje. Bo większym szczęściem jest dawać niż brać. Wszystkiego dobrego. Wszystkim dużo zdrowia, przede wszystkim szczęścia, radości, uśmiechu i jak najwięcej prezentów. Działam za przyjaźnionej pasażerów terapii dziecięcą w firmie Jarno z Kolei Lepszego. Proszę przyjaźnie. Brawo, na pani. Brawo. 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 Brawo
jest dość silny, aby nie potrzebował pomocy i nikt nie jest tak słaby, aby nie był dobrym drugim. Przede wszystkim, jeśli możemy, to pomagajmy sobie, a przede wszystkim pomagajmy dzieciom. Jeżeli potrzebują tej pomocy, to róbmy wszystko, żeby wszystkim Państwu, dzieciom, młodzieży, życzę wesołych świąt. Ja w imieniu naszego zespołu szkół również przyłączam się do życzeń. Życzę. To moja pani. Co? Moja pani. Tak jest. Życzymy Wam wielu radości, zdrowia, pomyślności w następnym roku. Często takich miłych dniach spotkań z okazji różnych, tak jak ostatnio mówiliśmy. Wszystkiego dobrego Państwu również, zdrowia i radości na każdy dzień. Ja w imieniu Nowodworskiego Stowarzyszenia Masonek chciałabym złożyć serdeczne życzenia przede wszystkim dzieciom. Życzę Wam, podchodnikom, żeby każdy z Was znalazł ten upragniony, wymarzony prezent, żeby spełnił Wasze oczekiwania. Dużo radości w życiu roku. Zdrowia jak najwięcej. To Państwu życzę życzliwych, dobrych, radosnych w gronie najbliższych osób i świąt. Wszystkiego najlepszego. Mamy szyby barwnicko-metalowe takie, jakie mamy. W związku z tym, że bardzo prosimy na połamanie się opłatkiem na salę. Dzieci wiedzą, bo są przyzwyczajone, gdzie, młodzież też wie. I zapraszamy Państwa tutaj do tej sali i jak będziecie Państwo chcieli, to możemy się tam niestety, ale poprzemieszczać trochę, a jeśli nie, to bardzo tu prosimy. Wszyscy się napracowali, więc mam nadzieję, że bo widzę, że już się trochę przerzedziło i tu nasze władze musiały częściowo wyjść, ale bardzo proszę, żeby nikt już więcej nie wychodził, także zapraszamy. To świąt. Naprawdę, bo chciałam Karolinę, bo ona...